Hej, dzień doberek z rana. Mamy początek tygodnia. Za chwilę zaprowadzam dzieci do szkoły. Mamy godzinę 6:30. Wstałam dzisiaj troszkę wcześniej. Dzieci już mają ubrania poszykowane, bo ja zawsze tak robię, że dzień wcześniej prasuję im rzeczy. Jeżeli mam możliwość, to sobie więcej rzeczy uprasuję, ale przerabiaczce dzieci, wiecie, pranie, suszenie, układanie do szafy i zazwyczaj tak robię, że układam do szafy, a prasuję później dzień na przykład przed szkołą czy przed jakimś tam wydarzeniem, ale jeżeli mam możliwość, no to poprasuję sobie więcej rzeczy, no ale teraz powiem Wam, nie jest to łatwe. Także wstałam, zrobiłam szybko makijaż, bo dzisiaj wychodzę, idę do Charity Shopu z moimi córeczkami, a chłopaków zaprowadzam do szkoły, Misiek w pracy. Ja sobie zrobiłam na szybko kawę, wstawiłam bułeczki do piekarnika, robię im takie lunchboxy. Ja nie mam dodatków na dzieci, także na przykład się nie kwalifikuję do tego, żeby dzieci miały jedzenie w szkole. Tak, bo tutaj jeżeli osoby mają jakieś tam, nie wiem, chyba Universal Credit czy coś takiego, nie wiem co teraz jest za dodatek, to wtedy dzieci mają po prostu jedzenie darmowe w szkole. Ale tutaj na przykład ta szkoła teraz jest taka, że przez tą pandemię to jest taka możliwość, żeby moje dzieci miały na przykład jedzenie, ale nie korzystamy, no bo moje dzieci są niestety przystosowane do tego jedzenia, co ja szykuję. Także bułeczki jakieś robię na ciepło, jakieś sandwicze i do tego banan, jakieś jabłko albo winogron, woda do picia, żadnych słodyczy nie wolno dawać w trakcie szkoły. Bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba. No, jakieś przekąski daję, a później jak dzieci przychodzą, to sobie obiad zjedzą. Cześć, kochanie! Już się ubieramy do szkoły. Dobra, kochani, to nic. Na razie uciekam i widzimy się później. Pokazuję Wam takie moje przykładowe śniadania. Co jakiś czas będę wstawiała takie właśnie urywki, co mniej więcej jem. Dbam o dietę, kochani. Nie zawsze mi to wychodzi. Nieraz się pokuszę na coś takiego niezdrowego. Bardzo, bardzo lubię ten serek. On jest z Aldiego. Nieraz kupuję w Lidlu, jeszcze w innych marketach takie podobne serki. No i tutaj mam na bazie tych chlebków takich z Aldiego. Ostatnio kupiłam w Aldim takie chlebki. To jest z sezamem akurat. A drugi chlebek to jest taki tutaj Scottish, też z nasionami. Tak. No i sobie zrobiłam podobne kanapeczki. Nie wiem, co tutaj jest za serek akurat na tym opakowaniu, ale ja zazwyczaj właśnie do takich chlebków używam tego typu serków. Jeszcze w Polsce, jak byłam, to ten był prezydent taki serek. To też lubiłam na przykład krakersiki sobie smarować takim serkiem. Awokado świeże musi być. Kiedyś bardzo duże awokado jadłam. Przestałam, jakoś przestało mi smakować, ale muszę znowu powrócić. A do tego jest herbatka, moi drodzy. Też ją kupuję często. To jest organiczna, biała herbatka. Firma Clipper. Kupuję ją w markecie w Tesco na stoisku z organicznymi rzeczami. I te torebeczki nie są plastikowe oczywiście. No i organiczna. Organiczna także bez żadnych toksyn. Cieszę się bardzo, że są tu takie herbatki. No. Także taki przykładowy my breakfast. Także dobra, kochani. Doberek. Hanusia tutaj Wam pokaże, dwuletnia. Co tutaj mamy w książeczce, tak? Hanusia, a co tutaj jest? Soks. I co tu jeszcze mamy? No? Kat to jest, tak. A tutaj co jest? Co tutaj jest? Egg, czyli jajeczka. No, dobrze. A tutaj co jest? Co tutaj jest, Hania? Tu? Bed, tak, łóżeczko. No, a tutaj? Tak, Hanusia, a tutaj co jest? Co tutaj jest?
Apple. A tu co jest? Usia, Usia. A, tam jest huśtawka. Nie powie, że garden, tylko Husia, Usia. Dobra, a tu? A tu jest hu, hu, hu. A to jest piesek. Zamiast dog to mówi hu, hu, hu. Bo hał, hał, hał. Tak. Okej. Okay. A tutaj co jest? Tutaj co jest? Bed, tak, łóżeczko, tak. A tu? Desk, to jest table, tak? Okej. Okay. A umiesz policzyć do pięciu, Hania? One, two, three. Dobra, zobaczymy, co tutaj jest. Hania, a tutaj co pokażesz? Co tutaj jest? Car, tak, autko. A to jest fish, tak. A to jest mama, ta syrenka to mama. Dobrze, niech ci będzie. Super. A tu? Co tu jest? To jest bubble. Starfish. To jest bubble. A bubble, a tu jest bubble, tak. No to są tak, bańki. Kojarzy z bańkami mydlanymi, tak. Tak, to jest starfish, tak. Bubble. No super, Hanusia, brawo. Brawo! Super! Hej, hej! Właśnie wyszłam z charity shopu i powiem Wam, kupiłam takie zarąbiste rzeczy. Mówię Wam, zaraz Wam pokażę. Nie kupowałam żadnych ciuchów dzisiaj, nic dla siebie, bardziej dla dzieci. Takie super zabawki zaraz Wam pokażę. No jestem normalnie pod wrażeniem. Sami zobaczycie i ocenicie, czy warto było. Naprawdę dużo nie wydałam dzisiaj, a bardzo fajne rzeczy kupiłam. Także za chwilę Wam pokażę. Tutaj za mną jest charity shop, bardzo fajny, naprawdę. Dzisiaj był super asortyment. Ciuchów już nie chciałam, bo mam bardzo dużo, na razie nie trzeba. Już, kochani, tutaj przełączam kamerę i sobie zobaczycie. Tak, Hanusia, pokaż. Zobaczcie, co jej kupiłam. Taki rowerek na tym stelażu z koszykiem. Super, zobaczcie. I to, kochani, kosztowało, no nie uwierzycie, 2,5 funta. 2,5 funta. Nie jest jakieś super, wiecie, nowiusieńkie, widać, że używane, ale jest naprawdę super. Także tak, drugą rzeczą, jaką kupiłam, to jest taki zamek, zobaczcie. Zameczek. Jak zobaczyła, to zachorowała. Ona nie chciała się wcześniej w ogóle takimi rzeczami bawić, więc omijałam te półki, ale teraz chcę, no to wiecie, tu taką kupiłam lalkę, chociaż ma już jakieś tam lalki Barbie, ale sobie zobaczyła tą lalkę za 1,50 funta. To, kochani, kosztowało 4 funty i taką sukienusię. Czeka już, kochani, już za 2,5 funta, zobaczcie, taką sukienusię. I kochani, ostatnią rzeczą, już Wam pokazuję, jest taka szafa za 2,5 funta, drewniana, kochani, drewniana. Także będzie sobie tam różne klamotki wrzucała. No, wydaje mi się, że to są dobre zakupy za tą cenę. Także sami powiedzcie. Dobra, będę kończyć, bo małe już mi nie dadzą. Wracam do domu. Hej, kochani. Tak tylko, wiecie, na szybko chciałam Wam pokazać efekt tych rzęs, które zakupiłam w Primarku. One są na pasku, tak wyglądają, zobaczcie. Na takim cieniusieńkim paseczku. Bardzo fajne. I kochani, zobaczcie, jaki jest efekt, jak się je przyklei od spodu. Wyglądają bardzo naturalnie. Zobaczcie. I nie malowałam rzęs. Na takie właśnie niemalowane rzęsy. Jeszcze nie robiłam makijażu, tylko sobie brwi robiłam. I mówię, przykleję rzęsy, to będę miała na kilka dni. Także co sądzicie? Czy fajnie to wygląda? Mnie się bardzo podoba taki naturalny efekt. Niezbyt sztuczny, tylko wiecie, taki efekt, można powiedzieć, 1:1. Tak jak są przedłużane te rzęsy. No. To tylko tyle. Szybko jeszcze Wam tylko pokażę, jak wygląda kompletny ten zamek z tego charity shopu, bo tam w środku jeszcze były te przybory. Ten zamek jest otwierany. Także no, kochani, za tą cenę uważam, że super.
Mój synek nawet jest zainteresowany tym zamkiem. Także no, super. Przepraszam najmocniej, ale zapomniałam o istotnej rzeczy, bo ostatnio jak Wam mówiłam, że jak będę robiła rozdanie, pokazywałam mniej więcej co Wam dam, to jeszcze w międzyczasie byłam w B&M-ie i kupiłam takie kulki do kąpieli w tych kształtach i chciałam Wam jedną z nich dać. I teraz jak podawałam wyniki, za chwilę zobaczycie te wyniki, wyniki rozdania, to po prostu ominęłam ten temat. Także dołączam Wam tutaj tą arbuzową. No, także mam nadzieję, że Wam się sprawdzi. To tyle. No kochani, nadszedł ten moment losowania rozdania. Dla przypomnienia pokażę Wam, co jest do wygrania. Jesteście gotowi? Przepraszam za tą koszulę w tle. To jest moja ulubiona, którą znalazłam w Charity Shopie. Ja jestem wielką fanką, moi drodzy, jeansowych rzeczy. Także założę sobie jeansiory. Ona ma takie ćwieki fajne. Bardzo mi się podoba. I do tego te kowbojeczki i cała na jeansowo. Super. Czekałam tylko, kiedy urodzę dziecko, bo non-stop ciąża i wiecie, nie można się ubrać. Muszę wrócić do swoich starych nawyków. Dobra, kochani, już Wam pokazuję, co jest do wygrania. Jest taki krem. Krem do rąk. Krem do paznokci i do skóry też może być. Tak, taki z ekstraktami owocowymi. I z aloesikiem. Także taki kremik. Tak. Ładnie zapakuje. Taki zestaw balsamów do ust z Malibu z faktorem 30, także żeby słońce no nie wysuszało ust, tak? Taka maseczka jest do wygrania. Ona jest ze złotem i z kolagenem. To jest do twarzy maseczka. To są maseczki w płachcie. Druga maseczka z granatem, też fajna, też w płachcie. Następna maseczka z Garniera, też w płachcie. To jest z kwasem hialuronowym i lawendą, tak. I to jest następna maseczka, to jest do stóp. Z miodem i z tymi. Almond to co to jest? Migdały. Tak. Ma takie skarpetusie nasączone tymi dobrodziejstwami. Także tak. Taki krem masełko do ciała. Ono jest z kakaowcem i z wanilią. Bardzo ładnie pachnie i fajnie robi taką skórę mięciusieńką. Jeszcze taka maseczka jest do wygrania. Ona jest z nanozłotem. I jeszcze to dołożyłam, bo ja jeszcze jej nie używałam. To jest nie ona, tylko on. Czekajcie. Butter to jest masełko do ciała następne. Z aloesem. Postanowiłam Wam dać to wszystko, bo ja mam tyle kosmetyków, kochani, że szok, kiedy ja to wszystko zużyję. Nie chcę, żeby się zepsuło. Tak, tak, kochani, taki kremik do rąk z oliwą, z oliwek, z aloesikiem, z witaminą E i z shea butter, masło shea. Tak, także mam nadzieję, że Wam się wszystko sprawdzi. Do tego dołączam Wam taką świąteczną świecę zapachową. Oczywiście to są klimaty typowo świąteczne, zapach typowo świąteczny z cynamonem, z jabłkiem, z pomarańczą. Przepięknie pachnie. I kochani, jeszcze co? To kupiłam, bo byłam w sklepie. Taki fajny tutaj mamy sklep Faktory Card. Czy Card Faktory? I kupiłam zestaw takich pięknych świątecznych kartek,
bo zawsze moje dzieci biorą do szkoły dla swoich nauczycieli i dla swoich kolegów, koleżanek. Też muszę kupić więcej dla rodziny, żeby powysyłać. I przy okazji no, tej osobie, która dzisiaj wygra, to wypiszę taką karteczkę świąteczną. Fajnie, bo tutaj kupiłam ten cały zestaw i tutaj widzicie, piszę charity card. To wszystko idzie na fundację, na choroby typu rak, na Alzheimera. Super sprawa. Także ja wolę właśnie wszystko to, co idzie na charity cele, to wiecie, to takie rzeczy wolę kupować. No, także ta karteczka powędruje do którejś czy któregoś z Was. Dobra, kochani. No to co? Losujemy, kochani, losujemy. Zobaczcie, co wzięłam, jaki wielki kufel mojego miśka. Taki sobie kiedyś kupił w Lidlu, chyba 2 lata temu, bo robiliśmy nasze piwo. Tam był taki zestaw właśnie z organicznymi produktami do zrobienia piwa. W Lidlu takie coś było, no i taki kufel był też, no to kupił taki duży kufel. To chyba 2 piwa się zmieszczą. Dobra. I pamiętajcie, że, kochani, mieszamy. Pamiętajcie, że to idzie na całą Europę, ale ja sobie sprawdziłam, wybrałam te osoby, które są aktywne na moim kanale, które komentują, które lajkują, nie muszą być komentarze, ale chociaż lajki. Przede wszystkim subskrypcja i subskrypcja musi być otwarta, także warto, żebyście subskrybowali mój kanał, kochani. No warto, bo będzie coraz ciekawiej, coraz lepsze będą prezenty, także naprawdę serdecznie zapraszam. I jak już wylosuję, zostawię pod filmikiem mojego e-maila. I co tam jeszcze? Ta osoba, która wygra, no musi napisać cały swój adres, pełny, imię, nazwisko, tak? Adres, państwo, w którym mieszka, tak? Postkod, tam kod pocztowy, bo nie wiem, z jakiego kraju będziecie. Bo widzę, że mnie oglądają Anglicy, Amerykanie, Polacy, z różnych krajów, no, z Iraku, z Iranu, Hindusi, także dobra, no to już losuję, kurde. Jakie to malutkie. Czekajcie, kochani. Zaraz tutaj, tylko czy Wy mnie teraz będziecie dobrze widzieć, kochani? Zobaczcie. Widzicie? Co tu pisze? Ewa and Grześ. Ewa and Grześ. Taka nazwa osoby, która mnie zasubskrybowała. Ewa and Grześ. Także gratuluję wygranej. Tak jak mówię, proszę zostawić całe swoje wszystkie detale w e-mailu, który podam w opisie pod tym filmikiem. No i życzę wszystkiego naj, żeby te kosmetyki się dobrze sprawdziły, żebyście byli zadowoleni i oczywiście liczę na to, że dalej będziecie mnie oglądać i subskrybować i komentować i lajkować. Także naprawdę bardzo, bardzo się cieszę. Naprawdę bardzo się cieszę, że mam Was tutaj na kanale, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie, za wszystkie miłe komentarze. Naprawdę teraz nie mam żadnych nawet złych komentarzy. Chyba raz mi się w życiu zdarzyło takiego, że no tak jedna osoba posadziła i to ostro. Wiecie, jakaś chyba osoba mocno nieszczęśliwa czy zakompleksiona, albo jakiś zwykły hejter, który ma za to kasę. Cieszę się, bo naprawdę są komentarze fajne, budujące, ale ja sobie też zdaję sprawę z tego, że może ktoś nawet jakiś komentarz taki
z krytyką jakąś delikatną mi tutaj zapodać, ale to jest taka krytyka konstruktywna. Ostatnio mi koleżanka taka na Instagramie powiedziała, że żeby muzykę ściszyła bardziej, bo mnie słabiej słychać. I to tutaj to rozumiem, wiadoma sprawa. Ale wiecie, jak są takie nieraz hejty pełne jadu, pełne zawiści, takiej złości, nie ma kto żółci przelać, to wiecie, na innych ludzi to robi, więc ja dobrze wiem, kiedy ktoś hejtuje, a ktoś no skrytykuje, ale taki wiecie, taka krytyka konstruktywna, która coś wnosi do mojego życia, tak, motywująca. Także jeszcze raz bardzo dziękuję, Ewa i Grześ. Zaraz mi się przypomina z taką bajką. Idzie Grześ, worek piasku niesie. Coś takiego, taka bajka kiedyś była. No, dobra. Także jeszcze raz. Gratuluję. I idę pić piwo. Nie no, żartuję. Dobra, kochani. Także mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. I jeszcze coś ważnego, czego Wam nie pokazałam, kochani. No normalnie szok. Ostatnio Wam robiłam taki haul z B&M-u, a nie pokazałam Wam najważniejszej, istotnej rzeczy, która mi się bardzo, bardzo spodobała, najbardziej z tych wszystkich rzeczy. Pominęłam, bo schowałam z innymi rzeczami, wiecie? Kupiłam taki oto obrazek. Nie wiem, czy to jest ręcznie malowane, czy nie. To jest malowane. Za 5 funtów takie skrzydła anioła. Ja mam obsesję na punkcie aniołków. Także super. I gdzieniegdzie te skrzydełka się świecą. Są pokryte brokatem gdzieniegdzie. Bardzo, bardzo fajne. I to jest nowość w B&M-ie teraz. Także no, zapomniałam o czymś tam. I to by było już na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten filmik również. No i co? I widzimy się w kolejnym filmiku, a ja już zmykam. Idę odebrać dzieci i troszeczkę chałupkę posprzątać. I zobaczcie sobie, jak mi te rzęsy wyszły, jaki efekt. Czy Wam się to podoba? Bo mnie bardzo. To są właśnie te rzęsy z funciaka. Nie z funciaka, przepraszam. Z Primarku za funta. No, jeżeli chcecie zobaczyć, jak ja przykleiłam te rzęsy od spodu, nie na rzęsy, tylko od spodu, pod rzęsami, to po prostu mam taki filmik. Nagrałam jakiś, nie wiem, rok temu, czy półtora roku temu, jak ja to robię. I po prostu linka Wam wkleję do tego filmiku. Jeżeli macie ochotę, to sobie obejrzycie. Także dzisiaj już zmykam. Trzymajcie się, kochani. I do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!